czyli punkt obsługi sprzedaży detalicznej, to aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczona dla sprzedawców pracujących na stanowiskach kasowych. Jej głównym zadaniem jest wykonanie wszystkich operacji związanych z obsługą klienta w sklepie stacjonarnym. W komarch RPXT mogą Państwo skorzystać z modułu POS dostępnego zarówno na system iOS, jak i od kilku miesięcy również na system Android. Moduł ten sprawdzi się doskonale w małych sklepach, punktach usługowych takich jak fryzjer, kosmetyczka, wyspach w galerach handlowych, sklepach typu pop-up, jak również w popularnych food truckach, czyli furgonetkach będących punktami sprzedaży jedzenia. Logując się do programu, otrzymujemy pełną listę towarów, które możemy wybrać i dodać na paragon fiskalny. Aby szybciej znaleźć interesujący nas produkt, możemy również skorzystać z wyszukiwarki. Istnieje możliwość podglądnięcia szczegółów danego towaru, gdzie znajdziemy więcej informacji na temat interesującego nas lub klienta produktu. Towary możemy dodać bezpośrednio z karty produktu, jak i również z ogólnodostępnej listy. Aby dodać dany produkt do koszyka, klikamy w interesujące nas pozycje. W dowolnym momencie możemy modyfikować ich ilość, a także usuwać całkowicie pozycję z koszyka. Do każdego z produktów możemy przypisać również odpowiedni rabat, zdefiniowany wcześniej lub też indywidualnie ustalony. System pozwala zarówno na wystawienie paragonów, jak i faktur do zamówienia. Wybierając fakturę, wskazujemy kontrahenta, nowego lub też zapisanego wcześniej w systemie. Po wybraniu kontrahenta system podaje informacje o domyślnym przypisanym rabacie dla danego klienta. Możemy również przypisać rabat do całej wartości zamówienia. Po wybraniu lub określeniu właściwej stawki zrabatowane zostają wszystkie pozycje wskazane w koszyku. Po skompletowaniu zamówienia przechodzimy do kolejnego kroku, gdzie określamy sposób płatności. System podpowiada domyślnie rekomendowane towary, które mogą być powiązane z pozycjami wskazanymi na liście, co ułatwi dosprzedaż kolejnych produktów. Jeżeli dodamy towar powiązany, trafi on bezpośrednio na listę zakupów. Mając już pełną listę produktów, określamy formę płatności. Decydując się na płatność w formie gotówki, otrzymujemy od systemu podpowiedzi w zakresie kwoty, którą może nam przekazać klient. Kwotę tę możemy również określić samodzielnie. W jednym i w drugim przypadku otrzymujemy informację o kwocie reszty należnej klientowi. Wybierając zapłać, finalizujemy zamówienie i tym samym następuje wydruk na drukarce paragonowej. W sytuacji, gdy dopuszczamy możliwość zwrotu towaru lub chcemy skorygować dokument z jakiegoś powodu, wyszukujemy dokument, który ma podlegać korekcie oraz przechodzimy dalej. Wybieramy pozycję, która będzie korygowana oraz określamy w prosty sposób, czy nastąpi modyfikacja ceny, czy też może zwrot towaru. W naszym przypadku skorzystamy z całkowitego zwrotu produktu. Jeżeli skorygowaliśmy już wszystkie wybrane pozycje, możemy przejść dalej, gdzie wybieramy, w jaki sposób dokonany zostanie zwrot należności oraz określimy przyczynę korekty. Wybierając zapłać, dokonujemy wystawienia dokumentu korygującego. System dostosowany jest również dla osób leworęcznych. Aby zmienić układ pozycji, przechodzimy do ustawień i wybieramy parametr odbicie lustrzane aplikacji. Po ponownym zalogowaniu do systemu otrzymujemy układ dostosowany dla osób leworęcznych.